Jarek, w momencie. Ja sobie patrzę. To jest zorganizowana akcja. Ci ludzie są doskonale przygotowani do podróży. Mają nowe kamizelki, nowe pontony. Wszystko jest dokładnie przeprowadzone. Wiedzą, w którą stronę mają zmierzać. Jakie numery telefonu użyć w razie problemów. Wiedzą dokładnie, jaki jest cel. To nie są uchodźcy. Oni najczęściej przyjmują cel. Wiadomo, zasiłki, socjal, tolerancja nasza europejska. Jak to się skończy? Ilu przyjmiemy? Dziennie do jednej tylko plaży w Grecji przybywa 4 tysiące uchodźców. Dziennie około 10 do 15 tysięcy uchodźców przekracza granice europejskie. Dziennie. W ciągu 10 dni to jest 100 tysięcy. Imigrantom! Polacy przeciw! Imigrantom! Polacy przeciw! Imigrantom! Miejmy nadzieję, że Braciuszu było nas dobrze słychać. Z istotą naszej kultury, naszej cywilizacji, ale nie będzie im przeszkadzać wypięte tyłki muzułmanów, którzy będą się modlić w stronę Mekki. To już im nie przeszkadza. Nie ma innej religii jak ta, która niesie taki defetyzm. To jest po prostu szok dla współczesnego świata. Które niesie dzień codzienny, abyśmy je rozwiązywali. Abyśmy, jak mówił papież,
jeden drugiego brzemiona noście, ale też mówił ważne słowo, kiedy go pytał, wierzę w to, że damy radę naszej narodowej tożsamości. Dziękuję. Pan może sobie mówić w telewizji o tym, a my mamy walczyć przede wszystkim o was, Turczan, o miejsca pracy tutaj w Słupach Wyszehradzka. I co zrobiono? Niby dzień wcześniej się ustawiono, później Polacy zdradzili. Kto zdradził? Rząd zdradził. Czyje interesy oni reprezentują? Czy to jest polska racja stanu? Nie. I absolutnie.